Hej, na kanale Zio2 wszedł dzisiaj nowy film. Film z remontu mieszkania, do którego z Agą mamy zamiar się niedługo przeprowadzić. Chcemy wyremontować wszystko samodzielnie. Jeśli chcecie zobaczyć, jak idzie nam w naszej przygodzie, zapraszam na kanał Zio2, link jest w karcie. Nie martwcie się, kochani, zniszczyłem ten klocek dirta, bo napisaliście, że jak bizony urosną, to oczywiście one stąd wypadną, bo mają bardzo duży hitbox, także wszystko spokojnie, nie ma co się martwić. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, jako zgrabny niedźwiedź. I łysa łasica? Tak, tak? Chyba tak. Coś w ten sposób. No nic, słuchajcie, skoro się bawiliście od poprzednim odcinkiem moim palcem i zostawiliście 10 tysięcy łapek w górę, to w tym odcinku również musicie zostawić łapkę w górę. Może być tym palcem, ale ja bym wolał, żebyście mi oddali już mój palec, bo to jednak. No, oddajcie się o palec, a jemu się przyda ten palec, bo mamy ważne zadanie do zrobienia. Ja ogólnie bardzo był wdzięczny, gdybym mógł odzyskać swój palec. Tak, to byłoby naprawdę bardzo, bardzo miłe z waszej strony. W każdym razie, słuchajcie, 10 tysięcy łapek w górę, jestem z was dumny i bardzo zadowolony. Jeśli wam się odcinek spodoba, obowiązkowo zostawiacie łapę w górę, ale tylko wtedy. No. Tak. Bo ja mam do ciebie pytanie, dlaczego mi oddałeś Shadow Gem Shardy? 6 sztuk. Oddałem? Aha, no bo ja mam w ekwipunku szardy. Ale ja nie oddałem. Jak to? Ja je schowałem do skrzynki. Gdzie? LOL! Co? Ej, mamy ich 10? Mamy 10! Ty, to jak to ty mi nie dałaś? Nie dałaś mi ostatnim razem ich? Wydaje mi się, że dawałam, a jeśli sprawdziliście, to jeśli wychmieliście, to czy, że nie dałam, to dajcie znać w komentarzu. Ja wydaje mi się, że dałam, skąd ale... Skąd wzięłaś? Byłaś tam? Nie byłam nigdzie, tylko... Spałam i się obudziłam. Okej, okay, tak, słuchajcie, w takim razie możemy zajrzeć do naszej głowy i zobaczyć, co możemy zrobić. Możemy zrobić Shadow Gema w końcu. Ej, spoko, kurde, ej, to nawet lepiej w takim razie, że nie musimy tam lecieć, to bo... my ostatnio mogliśmy to zrobić prawdopodobnie. Mogliśmy, tylko nie wiem, jak to w ogóle... Miałaś je i co, i nie powiedziałaś mi, że masz. Ja super. Nie wiem, o co chodzi. Koniu, przepraszam, kreaturo. Dobra, już przestaniemy. Koniu. Słuchajcie, napisaliście nam... Dobra, możecie już nazywać koniami konie i kreatury, nie? Kreatura ogólnie to jest po prostu stworzenie, bo tak. Dużo z was pytało, co znaczy kreatura? Kreatura to nie jest nazwa konia po łacinie albo coś tam, tylko po prostu jest to stworzenie jakieś takie. No kreatura to stworzenie po prostu, a że my lubimy nazywać stworzenia stworzeniami, co? Uwaga. Już! Mam Shadow Gema! Super, to znaczy, ej! Że udało nam się odblokować ostatnie z tych zadań, które mieliśmy do zrobienia z tej zakładki. Z tej odnogi, dokładnie. I teraz tak, do czego jest nam potrzebny Shadow Gem? Shadow Gem jest nam potrzebny do automatycznego hopera Whoppera. On się nazywa Whopper. Whopper? Whopper? Ale nie jak z tej słynnej sieci burgerowej. A jak... Czekaj, Hopper, rozumiesz, że tak. O, jak piszesz Hopper, to też go znajdziesz w każdym razie, nie? No, niemniej, słuchajcie, ten Flame Grilled Whopper, który w sumie zgadza się ta nazwa z tą siecią burgerów, ale nie wchodzimy w ten temat głębiej. Jest napisane, umieść go pod kilnem albo pod grillem i będzie działać jako źródło ognia i automatyzacja. Co jest rewelacją, bo dzięki temu będziemy mogli automatycznie z grilla wyciągać sobie jedzonko. Czyli możemy zrobić sobie dwa Whoppery, jeden Whopper do wsadzania, drugi Whopper do wyciągania i zrobić sobie coś, super, co będzie automatycznie nam przepalało całe nasze żarełko. Ja w takim razie wsadziłam jakby drewno do pieca, bo chyba tak się robi właśnie węgiel drzewny. Ale węgiel drzewny nam potrzebny do... A, charcoal dust, tak. Rozumiem. A, do tego trzeba jeszcze nam crusher? No nie, chyba, czekaj, bo my tu mamy przycierankę. Dobra, ej, rozumiem, co musimy zrobić w kolejnej kolejności. Crusher, czyli taka przecierarka, ale ta przecierarka jest taka specjalistyczna. Ale poczekaj, chyba. Czy on nie przeszedł tego? No, niby kręci się. Ty, no nie wiem. Coś z tego na pewno będzie, tam, ale... Coś tam wierci. Ty, zobaczmy. A to nie powinny być pojedyncze mniejsze, bo ty tutaj cały bloczek wsadziłaś. To trudno, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ty, no, ej, może rzeczywiście on zadziała. On powinien to przerobić może na pojedyncze elementy. Uwaga. Mordo, ile kółek musisz zrobić, żeby zakończyć swoją pracę? Dobra, co to jest? Węgiel, a teraz jak... Nie możesz go wsadzić, tak? Tak, nie mogę. No. Mogę. O, czekaj, on jedzie! Znowu jedzie! Tak, bo wsadziłam węgiel. Ej, niemożliwe. Słuchaj, to co, nie musimy robić tamtego? No to nawet dobrze nie. Się składa. No bo to, wiesz, to już mamy przecierarkę, po co nam druga? No bo tamta jest na korbkę, jest fajna. No ale tak, i ciekawe, kto będzie kręcił tą korbką, bo na nie pewno wiem, nie wiem, no, słuchaj, jest sprawiedliwy podział zadań. Nie, to jest charcoal piece, to z a tego nie... Słuchaj, czekaj, zobaczmy w takim podnieść razie... Podnieś z shiftem, możesz z shiftem podnieść to. Podniesiesz? Dobra, ja podniosę. I wkładam tutaj... A czekaj, jak to się wkłada z shiftem?
Nie, tego się nie da. Nie da się. To w takim razie musimy rzeczywiście zrobić to. Dobra, więc tak. Teraz słuchajcie, szybka instrukcja obsługi. Co musimy zrobić w kolejnej chwili, w kolejnych zadaniach, żeby ruszyć do przodu? Jest to Quit Milling Round, czyli po prostu musimy zrobić... To się Millstone nazywa chyba, z tego co rozumiem. Dokładnie. I służy to do przecierania, ale to przecierania takiego intensywniejszego niż to, co potrafi nam zrobić koń albo nasza ręka w tamtym automacie. I do tego będziemy potrzebowali kilka rzeczy, żeby dotrzeć w ogóle do tej zakładki, znaczy do tego konkretnego zadania Quit Milling Round, musimy zrobić sobie przede wszystkim koło. Uuu, to tak? Dzisiaj wynajdujemy koło! Tak, dzisiaj wynajdujemy koło! Dobra, to czekaj, ja muszę zobaczyć, jak koło będzie się... Ja muszę sprawdzić, muszę wymyślić, jak może być zrobić... Sprawdź po prostu, jak się wynajduje koło, przecież dobra. Nie ma sensu od nowa wynajdywać koła, żeby wynaleźć ale koło. Ale jakie od nowa? Ja pierwszy raz wynajduję koło, ja nigdy nie wynajdowałam koła wcześniej, no, ale no, wiesz co? Dobra. Mam pomysł, jak to zrobić, ponieważ wszystko tutaj jest zrobione z kwadratów i sześcianów. Masz patyki cztery? Mam dwa. To daj mi te dwa. Proszę bardzo, dwa patyki dla ciebie. Dziękuję. A ja i możesz dajże... stuknąć ewentualnie sobie deskę o nie, nie, ten. Nie, trzeba, tutaj są patyki, spokojnie, ja tak, nazbierałam... Przecież, no patyki to jest naturalna rzecz, która pływa w naszym jeziorze. Słuchaj tak. Mnie, jako że wszystko jest kwadratowe i sześcienne, to pomyślałam sobie, że zrobimy kwadratowe koło, co ty na to? Kopnięty kwadrat zrobisz, tak? Zrobię kwadratowe kurde. Koło. Ono jest takie ośmiokątne, bym powiedział. Ale ono miało wyjść kwadratowe, a wyszło nie tak jak trzeba. Nadal będzie kanciasta jazda na tym, mam wrażenie. No dobra, w każdym razie mamy wynaleźliśmy koło. Zobaczcie, jak pięknie kołowo wygląda to koło. No kurde, rewelacja. To teraz tak, bo po kole możemy zrobić dwie rzeczy. Jedna z nich to jest wóz. Albo przewóz. Taki, no po prostu, wiesz, tu jest napisane kart. Może będzie można się ścigać tym. Jak wynajdziemy silnik spalinowy, to będzie można zrobić tor kartingowy tutaj. Tak. Tak? Wyścig rydwanów. Dobra, no ale druga rzecz, która nas bardziej interesuje, która zmierza w stronę Mila, to jest zębatka. Dobrze, tak? Zobaczmy, ja w takim razie pomyślę o tym, o niezio, musimy poświęcić bizonę do tego. To jest właśnie jedna z strasznych rzeczy, o których musiałem powiedzieć, dokładnie tak, będziemy musieli poświęcić bizonę. Jedną z bizon, bo mamy dwie bizony w tym momencie, ale nie martwcie się, bo nasze bizony da się rozmrażać. Ale musimy je rozmrożyć wcześniej, bo potrzebujemy aż czterech zębów. Tak, ale też potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy, bo jak zobaczysz sobie crafting tego gira, to do niego potrzeba red cheddar plank, czyli czerwony ser cheddar, tak. Czyli serowe drzewo musimy zrobić najpierw. Tak, 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 tak. I teraz jest kolejna z rzeczy, która nas kieruje w tą stronę, bo tu trzeba robić wszystkie od nogi jednocześnie. Okay. Jest coś takiego jak Rite of Spring. Jest to ten rytuał, dokładnie, tak, tak, szukają tego słowa, który wykonywaliśmy wcześniej, znaczy my wykonaliśmy inny rytuał tutaj przy naszym totemie, ale przy totemie możemy wykonać też ten rytuał, który pozwoli nam uzyskać ser cheddar. Okej, dobra, no to w takim razie, nie wiem, chyba od rytuału musimy zacząć. Tak, myślę, tak? Że tak. I teraz posłuchaj, bo tutaj jest kilka rzeczy napisanych odnośnie tego rytuału. Jak sobie otworzymy naszą totempedię, czyli książkę, którą dostaliśmy ostatnim razem, otworzymy sobie Rite of Spring, jest napisane, że... Proszę tutaj nie to dzwonić. Nie ja. Halo? Dobra. Halo, przepraszam bardzo, no to czytam teraz. Nie mogę się skoncentrować. W każdym razie, mamy napisane tak, że jeśli będą sadzonki dookoła, to te sadzonki wyrosną nam jako cheddar, znaczy sadzonki zamienią się w red cheddar saplings. Dobra. I później będzie można je sobie wyrosnąć po prostu, będziemy mieli cheddarowe sadzonki. No ale też jest jeszcze jedna druga rzecz, druga strona tego rytuału i jest napisane, że można breedować zwierzęta i villagerów. Jeśli położymy około totemu jedzonko, jeśli położymy koło totemu jedzonko, to jedzonko będzie wpływało na zwierzęta, które są dorosłe i które mogą się zbridować dookoła. Możemy spróbować to zrobić, więc coś tak. Coś umarło? Bizona umarła. Niemożliwe. Jedna bizona umarła, bo urosły. Nie! One za duże są się na jedną taką dziurę. O nie. Ale wiesz co, plus jest taki, że wypadł ząb. O, tak! No super, tylko będziemy musieli znowu zrobić rytuał z bizoną. No dobra. Wtedy stracimy wszystkie krowy. No to myślę, że później przyniesiemy dobra, jeszcze to weź, sobie taką. Weź, czekaj, bo... Właśnie, bo napisaliście mi, że mogę nosić zwierzęta. Kurde, ja zapominam o tym kompletnie cały czas. Właśnie, czekaj, bo ja w takim razie możemy zrobić to. Zobacz, o nie. Co? No tak, musimy zrobić ale ten rytuał. Ale konia nie mogę podnieść. Co? A podnieść konia? No właśnie, nie da się. To też próbowałem. Próbowałem wcześniej to zrobić, bo to po prostu nie działa. Chciałam konia i go zrzucić. Boże, nie to brutalne. Dobra. Więc tak, skoro mamy już pierwszy ząb, ale potrzebujemy je aż cztery, więc potrzebujemy więcej bizonów, czyli to jest jedna z rzeczy. Druga z rzeczy, potrzebujemy po prostu odpalić Rite of Spring, który się robi za pomocą fletu i bębna. Czyli musimy najpierw zrobić bizona. Flet, bęben i dopiero wtedy do boju. Czy ale ty... najpierw bizona.
Najpierw bizona. No. A to co było potrzebne do bizony? Poczekaj, bo ja muszę sobie przypomnieć. Tam był dzwonek i bęben, nie? Chyba tak. Dobra, ale czyli tak, robimy się... Buffalo Dance w pierwszej kolejności. Bęben, dzwonek. Nie, Aga. A. To nie ja, to. Nie, bo ja nie ten przycisk. Ale wiesz co, poczekaj, bo może zróbmy to rano? Tak, ja jestem jak najbardziej za. Poza tym przygotuję sadzonki i przygotuję trochę jedzonka i myślę, że będziemy mogli coś tutaj ruszyć do przodu też z tym drugim rytuałem. Dobra. Gotowa? Gotowa. Bęben, dzwonek i lecimy, Buffalo Dance. Dobra, dzyń, dzyń, dzyń. Czekaj, bo ja muszę szybko sobie w drugą rękę. Ty, ale to przyspiesz trochę. Bo my musimy tutaj... No zobacz, jak pięknie gram, no i dobrze mi idzie. Okej, okay, dobra. Rewelacja, troszkę do przodu. Jeszcze kawałeczek. No, no nie, szkoda tylko, że wszystkie krowy musimy poświęcić ku temu, ale no nie ma co się no martwić jakoś nadmiernie. Trzeba przynieść nowe, no. No i tak, i mamy tutaj drugą bizonę, idealnie, udało nam się rytuał skończyć. Ta bizona musi sobie wyrosnąć, trochę to potrwa. Szkoda najbardziej tego, że zmarnowaliśmy wcześniejszą bizonę. Tak, niestety. Dobra, ale i teraz... słuchaj, teraz tą bizonę możemy poświęcić znowu. Ile zębów no nie, poczekaj, bo my chcemy, musimy cztery zęby uzyskać. A ile ci wypadło? Jeden. A, dobra, czyli musimy najpierw poczekać szurośnie, okej, słuchaj, pora teraz postawić tych sadzonek sztuk kilka. Zróbmy je tutaj ustawione byle jak, nie ma to znaczenia. Dobra. I możemy teraz odpalić rytuał numer dwa, czyli flet i bęben. Czyli flet zaczynamy. Tak. I bęben. Okej, okay, Rite of Spring. I teraz możemy rozpocząć. Ten idzie ten ekspresowo. Jest, jest dużo, dużo szybszy. Tak wygląda przynajmniej. Dobra. Jeszcze odrobinę. Czy nie powinno być problemu. Już jak ogarniamy, jak odprawiać rytuały, co to idzie. No, dobra i słuchaj, udało się. Teraz czemu czas spada? Ale już skończyliśmy, bo sadzonki się przemieniły. Mamy czerwony ser cheddar. Kurczę, blade. Ej, idealnie. Dobra, to myślę, że można je pozbierać. Bone meala? Czekaj, ja zrobię bone meala. Idę przetrzeć bone meala, żeby trochę tutaj przyspieszyć sprawę. A co z tym Rite of Spring? Dlaczego on tutaj jeszcze... Nie wiem, może przez przypadek drugi odpaliliśmy po prostu. Nie, to nie wyglądało jak drugi, bo no tutaj czas się cofał, on leciał w drugą stronę. Ale co się przyjmuje, wszystko się udało, wszystko się powiodło zgadza i działa. Zgadza się jak najbardziej, dlatego weź przynieś szybko tego bone meala. Czekaj chwilę, to szybko to, to nie ode mnie zależy. Jest jeszcze z bizony chyba, tak, jest jeszcze skóra z bizony. Okej, okay, spoko. W takim razie mamy tutaj kilka rzeczy, które nam wypadły z bizony, która niestety została poświęcona. Wiesz co, strasznie powoli ten koń działa. Może bizona by trochę szybciej działała, ona ma takie grube nóżki. Tak? No nie wiem, możemy spróbuj ją testować. Podnieść. Czekaj, nie wiem czy mam tyle powera, nie mam tyle powera aż. Bizona jest chyba troszkę zbyt nabita. No to weź ją przytuszy. Wypuść. Tak? Nie mów tak. Zrób tak, że weźmy, czekaj, weźmy... oj, dlaczego ja dosiadam? Czekaj, bo ja teraz kolejne rzeczy inne tutaj robię. Halo, no, kurde, masz to, masz to. Dobra. Ja potrzebuję tego odpiąć. Dobra, uwaga, biorę bajzonę. Jesteś wolny, leć. Poleciał? Tak. Poleciał. Dobrze, w dół. Chodź bajzona. Czyli nie. Bo owca chce wyjść. Ty, ale bajzona nie jest chętna do ruchu. Bajzona. Bajzona, come on. Dlaczego bajzona? Bizona ona ma na imię. Chodź tu bajzona. No, ty, ona nie chce. Czekaj, bo... Spróbuj ją lekko tam. Bizona, bo jak nie wyjdziesz, to jak jej chcę. To, no to był na pewno powód, to był na pewno powód. Dobra, no, ona nie może, no po prostu jest jakiś problem. No już, ty, ona już, ma naprawdę jest, aż tak duży ona hitbox? Ona jest gruba na trzy kratki. Niemożliwe. No mówię ci, że jest. O kurde, dobra, bajzona, czy jesteś gotowa? Teraz trzeba bizonę ogrodzić, a czekaj, bo ja podpiąłem do złego tego. Kratki, uwaga. Spaść. Nie, nie, ona nie spadnie, raczej ciebie ja zrzuci, jak będziesz stała na krawędzi. Nie, nie. Dobra, ona leci jej, rzeczywiście szybciej niż ten, niż kuń się porusza. A co się stanie, jak dam jej... Co i dałeś? Dałem miłość? Jej, nie no, dałem jej jedzonko, ale to jedzonko chyba bardziej ją jurną zrobiło niż tego. No, no dobra. Nie potrzebujemy teraz jurnej bizony, przestań. Ja wiem, wiem, wiem o tym. Dobra, bizona, słuchaj, masz bone meala drugiego. Nie. Masz drugiego bone meala, bierz tego bone meala i myślę, że możemy wysadzić sobie w końcu naszą sadzonkę z czerwonego cheddaru. Dobra, okej, okay, uwaga. No uwaga, o ej, kurde. Utknęłam. No widzę właśnie, że... Zarosłam. Zarosłaś. Ej, ale strasznie małe to drzewo, zio. Małe? No, w sensie dużo liści, mało, nie widzę drzewa. O, jest drzewo, dobra, jednak jest. I piękne drzewo, kurde. No, tak wygląda bardziej różowo niż czerwono, no ale niech będzie, dobra. Także mamy, słuchajcie, ser cheddar. Mamy sadzonek teraz od groma. Ej, czy myślisz, że da się je wysadzić takie duże, duże? W sensie... no właśnie, nie wiem, z czterech? No nie wiem, może spróbować. Masz sadzonkę jedną? Proszę a, bardzo. Masz, dobra, tylko, czekaj, teraz bone meal, uwaga, ja się odsunę. Nie. No, chyba przynajmniej jedna działa, sadzonka, nie? Znaczy jeden bone meal nie wystarcza, ale... Dobra, ja je zostawię tutaj, niech one sobie same porosną i później pozbieramy sobie, tylko nie wiem, czy będziemy potrzebowali poczekaj, ich aż bo tyle. Ja spróbuję jeszcze, weź, nie, nie, poza się, sprawdzimy, czy się nadają. Czy się nadaje co? No, żeby zrobić jedno duże.
które ja dosadzę i spróbuję z jednego zrobić. No. Mamy 4 szanse na to, więc może się uda. O! Nie, to chyba nie bardzo. No niemniej, one rosną dziwne. Rosną bardzo, dziwne, tak. Bardzo przypodłogowo rosną, tak ale powiem. Ale zobacz, ładna choinka byłaby z tego. No, na pewno ładniejsza niż standardowa, nie? Dobra, w każdym razie, udało nam się to zrobić, słuchajcie. Mamy jeden ząb, mamy deski z czerwonego cheddaru, mamy bajzonę i teraz jest problem taki, że potrzebujemy więcej bajzon. A czekaj, czym ty jurno bajzony zrobiłeś? Za pomocą bajzona? Zboża, tylko że ta musi urosnąć, a za chwilę na pewno potrwa. Bo musimy wyrosnąć też zboże. No to ono wyrasta sobie, masz spokojnie. Masz więcej zboża? Ty, ale jak będziesz chciała ją zrobić dorosłą, to ci to zajmie jakieś 2 staki zboża. Nie, ja poczekam, aż ono dorośnie, ale chyba musimy przygotować się. Ja mam 2 sztuki. Póki co. Dobra. Spokojnie, wystarczy. No to nie już bizony. Musimy teraz chwilę poczekać, słuchajcie, bo i tak nie mamy nic za bardzo do zrobienia. Zębatka jest następną rzeczą do zrobienia przed nami. Albo możemy zrobić flame grilled goodness. Nie możemy zrobić, nie możemy. Potrzebujemy zębatka, potrzebujemy mil do tego, żeby przetrzeć charcoal. Więc tak czy inaczej jesteśmy chwilowo zablokowani. Ale wiesz co, moje myśli uciekły w jedno miejsce, mianowicie do upgrade'u naszego storage'u. No, przydałby się jeszcze, żeby rozbierać. Jest coś jakiegoś, co się nazywa primal chest i jak zrobimy tą skrzynkę, to będziemy mieć lepszą skrzynkę, nie wiem jeszcze jak to będzie wyglądało, ale potrzebujemy do tego Darklands Oakwood Planks, ja nazbierałam trochę tego Darklandu ostatnio, jak mnie tam zostawiłaś. No w ogóle tam dużo tego nazbieraliśmy, nie? Znaczy tego drewna i moglibyśmy zrobić sobie te skrzyneczki, trzeba byłoby wziąć jedną skrzyneczkę, opróżnić, ja tutaj narąbię trochę tego drewna, ale czego zabierasz mi? Proszę. Ale jaki piękny kolor ma, kurde. No, powiem szczerze, że bardzo ładny. No. Dobra, mam 4 i teraz możemy sobie ułożyć to. Czyli tak, potrzebujemy 4 takie deski. Mhm. 4 zwykłe deski, masz jakieś 3 deski? A, i potrzebujemy zwykłą skrzynkę jedną, tak? Tak, weź jedną opróżnij. No ja nie mogę, bo ja nie mam miejsca w ekwipunku, właśnie to jest problem. No to rozwal, a ja to zrobię, spokojnie. Moment, czekaj, gdzie mamy rzeczy, których byśmy mogli stracić? To w ogóle jest swój klucz jeszcze. Bo ja jeszcze nie odzyskałam moich rzeczy, zio. Wiesz co, mamy jedną skrzynkę tamtą koło bajzony, ona jest w miarę pusta. Dobra? Myślę, że tą się uda opróżnić jakoś tak bezstratnie. Dobra, uwaga. Masz skrzynkę? Tu nie. Leży? Aha, to tak? Wszystko są tylko nie skrzynkę. No dobra, no to w takim razie mamy tę skrzyneczkę i teraz będzie się działa magia, zio. Mhm. Teraz będzie się działa magia, zobacz, patrz na magię. O kurde, zobacz jaki ma jaki kolor. Kolor, kurde. O No i ma całe 9 slotów. Rewelacja! A dobra, nie ma jeszcze większej tej? Ale poczekaj, bo ja sprawdzić muszę jedną, ojejku, muszę sprawdzić jedną rzecz. Mianowicie, ile ma miejsca ten jeden... I wiesz co, jest jeszcze taka większa. Mamy gdzieś tu korę jeszcze? Tutaj gdzieś taką korę... Nie, ale okurowanie to nie jest żaden problem. No to dawaj, come on do boju, jak masz tego, work blade, ostrze pracujące, to dawaj. W takim razie jakieś drewno może zwykłe sobie albo nie, może być. Ile tego potrzebujemy? 4. Dobra, ile z tego wyjdzie? No, 4, dobra. Mamy w takim razie 4 sztuki kory i to jeszcze okorowujemy. Uwaga, magia się dzieje po raz drugi. No zobaczmy, ile to będzie. Ja obstałem 12. 15! Ale... 14! O, dobra, no. To chyba nieźle, nie? Ale jest więcej niż tu. No i... Tak, no więc to tak... będziemy mogli sobie zagrydować wszystkie nasze skrzynki. Ale po co? Brzmi. Weź ją otwórz. Dziwnie brzmi. Wolę jak chyba jednak drzwi. Te skrzynki. Tak. Nie? Drzwi? No. Wiem, że jeszcze nie wiemy co to, ale niemniej. Słuchaj, nie wiem czy jest sens, bo w tych standardowych skrzynkach mamy 12 slotów. Dobra, a w tej skrzynce mamy 14, więc to nie... Po co to przy bizonie? Nie! Szczurze, nie! A! Kurczę, jeszcze mogłam polecieć. Szczur zepnął mnie w przepaść. Nie martw się, twój nagrobek leży na górze. O jejku, jak dobrze. A czemu ty wyrzuciłaś swoją siekierę? Przez przypadek. Chciałam, chciałam uderzyć, ale spanikowałam, wiesz? W panice rzuciła się kierą. Szczura nie trafiła. Chciałam, wiesz, na odległość go ubić. Dobra, ale... szybko spać musisz. Spać, śpij już. Bo zaraz będzie. Ja też będę musiał zbierać swoje zwłoki. Ale te szczury to są przebrzydłe jednak, wiesz? Ja myślałam, że można im ufać, że można mieć zwierzątka z nich, ale nie. Dobra, nie, czekamy na bizonę. Wymyśliłam coś jeszcze. Dzisiaj jestem bardzo twórcza i jestem wynalazcą dzisiaj. No. Zobacz, co wynalazłam. Trochę nie podoba mi się kolor, jaki to zrobiłam. Nie wiedziałam, że to będzie tak wyglądało, ale... Słuchaj, jak to będzie działać? Nie tu. A, wyżej? Nie. Jak to nie? No, od boku musi być. Musi być tutaj postawione. O. Nie, musi być wyżej. A, dobra, to musi być wyżej, ale musi być od boku, tak czy inaczej. Dobra, bizona, posłuchaj, będziesz miała lepsze zadanie. Zobacz tylko na to, zobacz tylko na to. Stawiamy to tutaj
i bizona zamiast mnie rąbie drewno. O kurde, no. Tak? Zobacz, to jest jak na patyki. Ale zobacz, właśnie jak gilotyna wygląda. Ja? Ty, no kurde. No, tempo nie jest jakieś super porażające, ale automatycznie. Jakbyś musiał biegać po wodzie, to też by ci nie szło zbyt szybko. Ja myślę, że to jest kwestia tego. No i masz patyk, proszę bardzo. No gratulacje, wyprodukowałeś swój własny patyk. Nie, no i no, o to super. Chodziło, słuchaj. To się nazywa postęp. No to rewelacja w takim razie. Naprawdę bombowo. Słuchajcie, lecimy cały czas do przodu ze wszystkim. Tutaj flake bone ja miałem tutaj w ekwipunku. Kurde, cały czas brakuje miejsca. No właśnie potrzebujemy jakieś lepsze skrzynki. Tamte skrzynki nie są lepsze i to jest problem. Czekaj, to tutaj dam. To tu. Kurde, mamy za dużo rzeczy. Zdecydowanie za dużo rzeczy. To robi się już strasznie, strasznie przytłaczające. Trzeba pomyśleć coś nad tym, żeby wyewoluować do przodu lekko, co? Myślę, tak mi się że wydaje. Tak. Postęp to jest słowo na przyszłość. No, dokładnie. Także słuchajcie, jeśli wam się podoba ten odcinek, pamiętajcie, czy możecie zostawić łapkę w górę, ale wolałbym, żebyście mi już oddali i zostawili w spokoju. I zapraszam was na kanał Gdzie 2, na którym możecie zobaczyć dzisiaj, bo dzisiaj powinien być już na tamtym kanale film z czegoś bardzo interesującego, a w zasadzie z naszego mieszkania i procesu jego remontu, co jest czymś nietypowym jak na nas. Więc zapraszam tam, możecie zobaczyć to, macie link w karcie albo w opisie. Dzięki wielkie za oglądanie dzisiejszego odcinka, jeśli wam się podobało, stawcie mi łapę w górę. Żegnałem się z wami. Zgrabna łasica. I łysy niedźwiedź. I wpadajcie do Agi, bo u Agi na kanale zapraszam. Również fajne serie do obejrzenia. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, na razie i cześć. Pa.